Kamil Socha poprowadzi piłkarzy suwalskich Wigier. Nowego szkoleniowca przedstawił dziś dziennikarzom Sylwester Cimochowski, wiceprezes suwalskiego klubu sportowego. 47-letni nowy trener w zawodzie pracuje od prawie 20 lat. W tym czasie prowadził wszystkie grupy wiekowe. Ostatnio pracował z trzecioligowym Piastem Żmigród, z którym osiągnął bardzo dobre wyniki. Jest mi niezmiernie miło, że siedzę tutaj w tym momencie, że rozpoczynam swoją pracę na poziomie pierwszej ligi jako samodzielny trener. Zrobię wszystko, żeby wykorzystać tą szansę i żeby udowodnić, że ten wybór był wyborem słusznym. Zorientowałem się już, że mam bardzo ambitną i dobrze przygotowaną kadrę szkoleniową. Bardzo mnie to cieszy i nie ukrywam, że bardzo się cieszę już na współpracę. W tej chwili jesteśmy na etapie budowania zespołu. Wiadomo, że po tym historycznym sukcesie, który zrobił trener Artur Skowronek, świetna robota, za którą należą mu się duże brawa, no, ale taki sukces, wiadomo, rodzi za sobą również to, że ci zawodnicy wyróżniający się no, odchodzą, bo szukają lepszej szansy w innych klubach, więc gdzieś ta kadra w tym momencie jest dość szczupła, ale cały czas pracujemy tutaj z zarządem, żeby tą kadrę powiększyć o jak najlepszych, jak najbardziej wartościowych zawodników, zbudować ją przede wszystkim w ten sposób, żeby ten szkielet był bazował na zawodnikach doświadczonych, takich, którzy są w stanie udźwignąć trudy tej pierwszej ligi. Przypomnijmy, że dotychczasowy trener Wigier Artur Skowronek pożegnał suwalski klub i będzie trenował drużynę Stal Mielec.